Witam z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę dzisiaj do Was z filmem dotyczącym bardzo, bardzo ciekawego projektu moim zdaniem, który wystartował około 2 tygodni temu. Jest to projekt, który działa na sieci Binance Smart Chain i jest to agregator, który daje nam możliwość stakowania naszych tokenów, korzystając z płynności innych dużych DEX-ów. Tak to w skrócie można powiedzieć. Jest to projekt, w którym nie posiadają własnej puli płynności, czyli wszystkie nasze tokeny, które stakujemy w bezpiecznych, zewnętrznych DEX-ach. Zresztą zaraz o tym powiem. Natomiast co wyróżnia ten projekt i dlaczego ja się nim zainteresowałem? Dla mnie jest to projekt, który łączy moim zdaniem dwa takie elementy, z którymi na tą chwilę się spotykamy, czyli projekty w modelu Drip Network, jak również projekty typowe, DEX-y, farmy i tak dalej. Ja zainteresowałem się tym projektem, ponieważ daje mi on możliwość stakowania przede wszystkim moich BNB, ale również też możliwość budowania zespołu. No i otrzymywania jakichś tam dywidend, tak? Za to, że ktoś stakuje swoje środki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o projekt, na tą chwilę, z racji tego, że jest to agregator, korzystają z płynności Alpaki, Alpaka Finance. Zresztą zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Jeden z największych tak naprawdę DeFi na rynku. Myślę, że większość z Was zna ten projekt. Natomiast w przyszłości będą korzystać z innych źródeł do tego, żeby wyszukiwać najlepsze opcje, formy na jakby stakowanie, na deponowanie swoich tokenów, swoich krypto, po to, żeby dla Was wyszukiwać najlepszego rozwiązania APY, APR, tak? Czyli tej rocznej stopy zwrotu. W przypadku Gym Network na tą chwilę możemy stakować, słuchajcie, BNB, nasze BNB, które właśnie automatycznie są przekonwertowywane do płynności Alpaki. One sobie tam bezpiecznie leżą, tak? Zresztą sam projekt, słuchajcie, jest w trakcie w tej chwili weryfikacji przez Certik. Będą mieli Skynet, czyli jakby ochronę 24-godzinną na żywo, gdzie każdy indywidualny inwestor, osoba, która partycypuje jakby tutaj w ich projekt, może sobie doglądać tego ich Skynetu i sprawdzać, czy coś złego się przypadkiem nie dzieje z samym kontraktem, czy coś się nie zmieniło, ponieważ Skynet jakby na bieżąco aktualizuje bieżący stan scoringu, tak? Czyli tej oceny danego projektu. Są w tej chwili jakby w trakcie realizacji, zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast z tego co wiem, projekt jest bardzo dobrze zrobiony, sam kod z pewnością nie będzie posiadać żadnych jakichś krytycznych błędów i Certik ma być tylko jakby uzupełnieniem, potwierdzeniem tych wszystkich informacji, tego, że grupa deweloperów, która stoi za tym projektem, wie co robi. Tak więc czekamy. Zresztą, jeżeli chodzi o Certik, wiadomo, że na te audyty troszeczkę się czeka. Tak więc, pomijając fakt Certika, wróćmy w tej chwili do Gym Network. Tak jak wspominałem, słuchajcie, w przypadku Gym Network możemy stakować nasze BNB i wydobywać i otrzymywać nagrody w postaci ich natywnego tokenu oraz część z tego APY, które też zresztą Wam za chwileczkę pokażę, będziemy otrzymywać w BNB, tak? Czyli mamy taką hybrydę, w której nasze nagrody otrzymujemy w głównej mierze w ich natywnym tokenie, które oczywiście możemy sobie sprzedawać na Pancake, bądź też dalej jakby wykorzystywać w użyteczności, którą daje jakby Gym Network, o którym też za chwileczkę powiem, bądź też, tak jak mówię, sprzedać i zapomnieć, tak? Realizować sobie jakieś tam zyski. Natomiast nasze stakowane BNB możemy również w każdej chwili wypłacić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest zwykłe stakowanie. Nie mam żadnego loka. Wszystko jest tylko i wyłącznie uzależnione od tego, jak my do tego podchodzimy. Niemniej jednak musicie pamiętać, że w momencie, kiedy stakujemy BNB i chcemy je wypłacić, tak jak mówię, w każdej chwili, to będą nam przekonwertowane na WBNB, tak? Czyli zwrapowane BNB, które zresztą w każdej chwili możemy sobie na PancakeSwap zamienić na BNB. One mają zawsze wartość 1 do 1. Ok, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do samego projektu. Ok, dobra, jeszcze tylko takich kilka informacji. Na tą chwilę w projekcie, w
projekcie, tak, jest zablokowany ze stakowanych prawie 18 milionów dolarów, które jest w płynności Alpaki. Cena ich natywnego tokenu to jest 44 centy. Zaraz wam pokażę na wykresie, jak wygląda wykres tej ceny, jak on rośnie. No i słuchajcie, to co najważniejsze w tej chwili, jeżeli chodzi o użyteczność tokenu, możemy stakować ten token, a wydobywane tokeny, czyli ten ich GIM token, możemy bezpośrednio wrzucać farmę BNB do tego GIM tokenu, tak? Tak więc też tutaj no mocno jakby przede wszystkim zwracają uwagę na użyteczność, jeżeli chodzi o ich token. Będą wprowadzać oczywiście dodatkowe użyteczności, będzie to protokół DAO, będą to volty, czyli też jakby możliwość stakowania ich tokenów przy różnych parach, z różnymi parami, czy też samego tokenu na różnych innych platformach zewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i ta kolejna jakby rzecz, która jakby do mnie przemawia, to jest możliwość tworzenia zespołu, akurat tutaj team osób, które są odpowiedzialne. Możecie sobie, to są jakby twórcy projektu, możecie sobie podejrzeć ich na LinkedInie, nie ma najmniejszego problemu. Tylko, że ja tutaj nie jestem zalogowany, to sobie już sprawdźcie sami. I nie ma z tym jakby najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o właśnie jeszcze informacje na temat Tokemonic, był public sale 4%, 16 milionów tokenów, bo 400 milionów to jest total supply. Na single farm 7,25%, czyli 29 milionów tokenów idzie jako te dywidendy, tak? Czyli to, co my zarabiamy. Liquidity mining 15% łącznego supply'u, index found, NFTs, NFT-ki, play to earn, community, vault, move to earn, launchpad, metaverse, family friends, gym protocol, public sale. Czyli tutaj jakby są rozparcelowane jakby tokeny na poszczególne etapy, które będą wdrażane w samym projekcie i będą związane z tą użytecznością, z użytecznością samego projektu, tak? Czyli play to earn, NFT, move to earn, czyli aplikacja, dzięki której zarabiamy na poruszaniu się, bieganiu i tak dalej, metaversy. No jest bardzo dużo różnych projektów, które będą wdrażane w najbliższej przyszłości. Natomiast tym kolejnym jakby, tą kolejną jakby decyzją, znaczy kolejnym elementem, który wpłynął na moją decyzję, jest to, że tutaj możemy zarabiać również polecając ten projekt, ja wam mówiłem, i możemy zarabiać na kilkunastu poziomach w dół, to jest jakiś tam procent wkładu, który jest, nie wkładu, tylko tego, co my otrzymujemy jakby w nagrodach, czyli w tym tokenie natywnym, i to jest uzależnione od tego, jak dużo tych BNB my stakujemy. Przestajemy otrzymywać nagrody, kiedy wypłacamy nasze BNB, a kiedy mamy je jakby zestakowane, to otrzymujemy każdorazowo nagrodę w postaci tego, co ktoś wykopie, tak? Tych tokenów NFT. Tak więc nie ma tutaj mowy o żadnej piramidzie, żadnym Ponzi. Zresztą, tak jak większość DEX-ów, chociażby BSwap, CoinSwap, Binance, tak? Też oferują programy lojalnościowe, to znaczy programy afiliacyjne, których, tak jak w przypadku DEX-ów, czyli zdecentralizowanych projektów, zazwyczaj ten program afiliacyjny polega na tym, że my otrzymujemy właśnie pewną część wykopanych tokenów, które otrzymują na przykład nasze polecone osoby. I tak jest właśnie w tym przypadku. Dlatego bardzo mocno mnie zainteresował. No i słuchajcie, tak naprawdę dla mnie to jest taka hybryda, takie połączenie Drip Network, czy tak jak dziś, wczoraj mieliśmy start Pistona, gdzie stakujemy jakieś tokeny, zarabiamy, tak? Ale tutaj w tym przypadku możemy wypłacać w każdej chwili, słuchajcie. No i BNB, tak? To, co my tak naprawdę, większość osób, które ja znam w tej chwili, holduje BNB. To jest ten token, który tak naprawdę ma olbrzymią, niesamowitą przyszłość. Sieć Binance Smart Chain, no to jest petarda, tak? Jeżeli chodzi o krypto, jeżeli chodzi o rozwój, tak więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Tak więc tak to, słuchajcie, wygląda. I jak wygląda proces w ogóle wejścia? Bo widzimy, mamy jakby tutaj element z strony głównej. Oczywiście musimy połączyć nasz token Web3, przepraszam, nie token, tylko portfel Web3. Ja łączę to bezpośrednio z MetaMask.
I przechodzimy do opcji, słuchajcie, inwestowania, tak? Ja pokażę Wam, jak to wygląda na stronie. Ja już tutaj mam akurat podłączone, kupowałem raz, wypłacałem raz sobie te tokeny, tak żeby sprawdzić, jak to wygląda, czy rzeczywiście wszystko działa. Wszystko działa, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast chcę Wam pokazać, bo nie wiem, czy będzie to widoczne na moim pierwszym koncie. No, zróbmy sobie tutaj akurat konto. Odświeżmy sobie cookie. Przejdźmy sobie do home. Dajemy unlock. OK, dobra. I właśnie o to mi chodziło. Słuchajcie, w momencie, kiedy połączycie się ze swoim portfelem, to macie opcje. Tak? Jak widzicie w tej chwili, te APY to jest 222%. Ono oczywiście uzależnione jest od tego, jak będzie wyglądać cena tokenu, który jest tym tokenem natywnym. Na tą chwilę to jest mniej więcej około 0,44 centa, tam z groszem. Zobaczcie, projekt wystartował dokładnie, czekajcie, dokładnie 24, przynajmniej token, 24 marca. No i zobaczcie, jak jego droga wygląda, tak? Nie, my nie mówimy o jakimś tam olbrzymim wzroście, bo widzę, że mniej więcej cena na początku, no to mamy 100% tak naprawdę, słuchajcie, to jest początek. Zresztą ten projekt dopiero zaczyna, tak powiem, rozkwitać. Ja wczoraj kupowałem ten token, sprzedałem, robiłem takie testy, tak? Nie jakby nie wchodziłem, mówiłem też o tym, że będę opisywać ten projekt, ale chciałem go sprawdzić, przetestować, dowiedzieć się kilku rzeczy o nim, dlatego dziś dopiero nagrywam. I słuchajcie, no przed nim tak naprawdę wiele, wiele, no jeszcze dobrego moim zdaniem, z racji tego, że tak jak mówię, projekt zaczyna być coraz bardziej popularny. Druga rzecz, stakujemy sobie nasze BNB z takim świetnym APY i możemy wypłacać w każdej chwili. Minimum wejścia to jest 0,05 BNB, tak? I słuchajcie, do momentu, kiedy nie zestakujecie pierwszych BNB, to będziecie mieć taki jakby panel, dashboard, tak? Ja w momencie, kiedy zestakowałem sobie te środki, pojawia nam się, muszę tu przełączyć w tej chwili z powrotem na inne konto, pojawia mi się ten dashboard już w takiej formie. Network. OK, dobra, już wiem, o co chodzi. Ja wypłaciłem, tak więc miałem jeszcze cookies. Nie, dobra, OK, w takiej formie. I słuchajcie, w momencie, kiedy my mamy jakby zestakowane nasze tokeny, to automatycznie pojawia nam się dashboard, w którym widzimy zainwestowaną kwotę, affiliate dashboard, tak? Czyli tutaj mamy informacje o drużynie, o zespole i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam zaraz pokażę, bo za chwileczkę pokażę, jak inwestuję. Farming, czyli tutaj możemy nasze zebrane GEM tokeny, czyli te tokeny natywne, wrzucić bezpośrednio, słuchajcie, w BNB do GEMnet, tak? Stake, czyli tutaj jakby sobie możemy utworzyć płynność LP token. Zresztą ja Wam już w najbliższej przyszłości też pokażę, jak robić LP token, tą płynność dodawać, żeby wprowadzać ją do tej farmy. I tutaj mamy, słuchajcie, fajny procent, bo to jest 0,5% dziennie. A myślę, że tutaj ten APR tak naprawdę z racji tego, że ta cena, myślę, że będzie rosnąć tego tokenu, no może być coraz wyższy, tak więc zobaczymy. OK, dobra, czyli mamy sobie tutaj, słuchajcie, ten farming, investor dashboard, manage your position. Tutaj w tym miejscu możemy wypłacić wszystkie nasze środki. Słuchajcie, mamy withdraw and claim, czyli automatycznie, jeżeli wybieramy tą opcję, wybieramy nasze BNB i claimujemy wszystkie tokeny, które możemy sprzedać, bądź też wprowadzić sobie na farmę. Tylko pamiętajcie, że wszystkie te BNB, które nam się zwrócą, zwracają nam się w UBNB, tak? Czyli wystarczy, że wejdziecie sobie na Pancake Swap. Mamy BNB, słuchajcie, i chcemy nasze wypłacić w UBNB. W UBNB, tutaj nam wrócą te BNB. Do góry dajemy BNB, załóżmy 3 BNB i 3 WBNB i zamieni nam to na 3 BNB. Wystarczy tylko dać unwrap token i wracałem bezpośrednio na nasz portfel w postaci BNB. Możemy oczywiście sobie zostawić WBNB, nie ma problemu, tak jak mówię, one mają tą samą wartość co BNB. No i słuchajcie, tak to wygląda. Kolejne rzeczy, GEM Network, czyli cała jakby ta struktura związana z użytecznością tokenu,
to ma być wprowadzane, ponieważ to nie jest projekt na chwilę. Zresztą sami właściciele o tym mówią, że zależy im przede wszystkim na tym, bo oni zarabiają tak naprawdę, słuchajcie, oni nam dają troszeczkę niższe APY, sami jakby sobie ściągają część z tego co daje Alpaka, oni dorzucają tą płynność, czyste, słuchajcie, idealne rozwiązanie. I płacą nam tak naprawdę w swoim natywnym tokenie. Tak więc to, co dostają Alpaki, trafia do ich kieszeni. Świetne rozwiązanie, słuchajcie. Nie ma tutaj dwóch zdań. My jesteśmy wilk syty i owca, przepraszam, wilk najedzony, taki, nie, wilk, owca cała i wilk syty, coś w tym stylu, już nie pamiętam tego powiedzenia. Tak więc, słuchajcie, rozwiązanie win to win. O, najlepiej, nie? Mamy też opcję Climb All, możemy sobie wypłacić wszystkie nasze tokeny, tak, które nam się tutaj zbierają. Zresztą to, co wam mówiłem na początku, że my te nasze APY mamy naliczane w Gymnet, czyli w tym ich tokenie natywnym, oraz w UBNB od Alpaki, czyli ta nagroda, która idzie od Alpaki. Część z tej nagrody idzie bezpośrednio do ich do kieszeni, no i część tam nam dają jakiś tam ułamek. Zobaczcie, to jest APY 985 w BNB idzie do nas i 222% idzie w tym ich tokenie natywnym. No idealne, słuchajcie, rozwiązanie, naprawdę, nie ma tutaj co, nie ma dwóch zdań. Tak więc, słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, pokażę wam, w jaki sposób robi się tutaj tą inwestycję. Dajemy sobie, nie, no, nie mogę dać tyle, no dajmy sobie 4, tak? Bo muszę mieć na opłatę oczywiście. Dajmy sobie 4, dajmy deposit, potwierdź. Czekamy. Transaction confirmed. Już naliczają się nagrody. Mój deposit amount 4 BNB, share pool, udział w całej puli 0,01%. Kolejne właśnie elementy dashboard, które będą wdrażane. Tak? To, o czym mówiłem, protokół DAO, Volty, cały jakby Gym Network, jeżeli chodzi o ekosystem, Metaverse, NFT, Game to Earn, Game to Move, Earn to Move, przepraszam. Tak więc wszystko to będzie wdrażane. Słuchajcie, bardzo proste rozwiązanie. Tak jak mówię, wrzucamy swoje BNB i BNB odbieramy, tylko że w formie tych WBNB, tak? Jeżeli chcemy, w każdej chwili możemy wypłacić. Zarabiamy sobie ich token, no i cieszymy się jakby z tego zarobku, tak? I dodatkowo, słuchajcie, możecie zapraszać swoją ekipę, tak? Affiliate Dashboard. Ja nie mam nikogo w tej chwili zaproszonego. Karier status. Mam w tej chwili uruchomionych jakby 6 poziomów, tak? W których widzicie jakby z racji tego, że mam zdeponowane 4 BNB, to przy 3 BNB mam 6 poziomów i to jest jakby procent tego, co zarabiają moi poleceni. To nie jest procent tego, co składają ludzie, ponieważ depozyty idą bezpośrednio do Alpaki, jak i też do innych deksów, czy też innych agregatorów w przyszłości. Tak więc słuchajcie, tu nie dopatrujcie się jakiejś wizji skamowej, czy też wizji czegoś na zasadzie Ponzi, piramidy. Oni płacą nam w ich tokenach i my te środki otrzymujemy tylko i wyłącznie od tego, co nasi poleceni zarabiają, tak? Nasi poleceni zarabiają. Mamy link referencyjny oczywiście. Incoming stream. Z racji tego, że oczywiście to są te nasze jakby nagrody, z racji tego, że APY podzielone jest na WBNB i Gymnet otrzymujemy w tym, tak? Tak więc słuchajcie, no co tutaj dużo mówić? No dla mnie zajebisty temat. Mamy za chwileczkę Certik. Projekt, który ruszył dopiero niedawno, a jak on ruszy, słuchajcie, to będzie grubo. 13 daily GMT, czyli jakieś tam 7 dolarów dziennie. No a ja tam sobie jeszcze dorzucę, nie? Słuchajcie, jeżeli trzymacie BNB, po cholerę ma wam leżeć, tak? Macie te środki, trzymajcie sobie je. Macie token, który tak naprawdę ma szansę urosnąć dużo, 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 ponieważ jego cena tak naprawdę jeszcze nie wystartowała. No i tyle. No i dodatkowo możecie jeszcze zarabiać, jeżeli będziecie zapraszać sobie osoby, tak? Słuchajcie, tyle z mojej strony. Dla mnie temat petarda, bezpieczny,
Znaczy, jeżeli można mówić w ogóle o jakimś bezpieczeństwie w krypto, natomiast zminimalizowane ryzyko, sprawdzone przeze mnie na tyle, ile mogę. Ja tutaj dorzucę, myślę, że no jeszcze z, nie wiem, z 20-30, może 40 BNB łącznie. Niech sobie leżą, niech kopią. Mam sporo tych BNB, znaczy sporo, no trochę tych BNB, tym samym myślę, że nie ma po co, żeby gdzieś tam leżały sobie na portfelu. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście w opisie pod filmem macie link do naszej grupy zdefiniowani.pl. Zapraszam was na naszą grupę. Link do samego projektu też jest w opisie pod filmem. Tak więc tyle z mojej strony. Trzymajcie się, hej.